cześć wszystkim. Pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o suwerenności danych w architekturze mikrousług. Zacznę od tego, no w sumie to tak było doskonałe to przedstawienie, że ciężko mi tutaj dopowiedzieć cokolwiek. Rzeczywiście kieruję projektem, kieruję zespołem w takim no, dość małym software house w Katowicach. Dodatkowo pracuję jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. I znalazłem się tutaj, ponieważ gdzieś w okolicach czerwca bieżącego roku zapisałem się na taki event, a właściwie taki cykl wydarzeń nazwany jako program mentorski. W ramach tego programu przez kilka tygodni szlifowaliśmy, tworzyliśmy tematy, no i tak to była ta geneza, że znalazłem się tutaj właśnie z wami. Ale okej. Dzisiaj chciałbym, abyśmy pochylili się, a właściwie wysłuchalibyście mnie, mojej historii. Ta historia to jest taki synteza moich doświadczeń, jeżeli chodzi o wdrażanie architektury mikrousług w systemie zastanym, inaczej mówiąc w systemie legacy. Już tu wcześniej kolegom wspominałem, że z systemami zastanymi jest troszeczkę jak z hemoroidami u nas, nie? Że wszyscy generalnie wiedzą o co chodzi, ale mało kto chce o tym rozmawiać. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę ruszyli ten temat. Okej, więc moja prezentacja podzielona będzie na trzy części. W pierwszej części zajmiemy się historią, problemem. To generalnie będzie takie wprowadzenie do tego, na czym skupiliśmy się w tej pierwszej fazie, bo to, o czym dzisiaj będę opowiadał, to jest tak naprawdę początek mojej historii, a właściwie początek naszej historii z dekompozycją monolitu, a no, dalsza historia to już jest jakby temat na całkowicie inną prezentację. Następnie chciałbym się skupić nad tym, jak myśleliśmy, jak dążyliśmy do tego, jak szukaliśmy rozwiązania problemu wspomnianego w punkcie pierwszym. O tym problemie oczywiście sobie powiemy za chwilę. I już jakby spoilerując, jakie rozwiązanie znaleźliśmy, trzecia część będzie już opowiadała dokładnie o Debezium, czy też Debezium, czyli rozwiązaniu, można by powiedzieć, software'owo-architektonicznym, które umożliwiło nam tą tytułową, być może najłatwiejszą drogę do suwerenności danych. Okej. Zanim jednak, chciałbym, żebyśmy się troszeczkę połączyli w bólu. Są różne rodzaje bólów. No, ból mógłby być taki, nie? Na przykład. Nie? No, albo wiecie, jak macie dzieci, no to ból mógłby być taki, nie? To też różnie bywa, nie? No ale my, programiści, często doświadczamy trochę innego rodzaju bólu. Na przykład takiego. Więc tak, na start tej naszej historii ustawmy sobie pewien kontekst. Ten kontekst to jest 15-letni monolit. Jak myślę, tak patrzę po twarzach, większość osób pamięta, jak 15 lat temu pisało się aplikacje. No mieliśmy jakiś serwer, mieliśmy Apache, mieliśmy PHP, mieliśmy MySQL, Danet, that's it. Tak? To był nasz start i od tego wychodziliśmy. Przez 15 lat może dużo się zdarzyć. Także przejdźmy sobie do pierwszej części, czyli do historii i problemu, który napotkaliśmy. Rozpoczynając dekompozycję monolitu, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Właściwie najważniejszą z nich będzie pytanie dlaczego? Dlaczego chcemy podjąć się tego trudu pracy? Dlaczego klient chce zapłacić pieniądze za tą naszą pracę? No tutaj różne mogą być motywacje. No nasze motywacje to przede wszystkim, państwo doskonale wiecie jak jest, przez wiele lat przewinęło się wiele programistów w projekcie, niektórzy przechodzili, odchodzili, więc tak możemy powiedzieć, że pierwszym takim problemem jest szeroko rozumiana złożoność aplikacji. W idealnej sytuacji, kiedy piszemy kod, chcielibyśmy móc wrzucić ten cały kod do naszej głowy. Wówczas, mając pełny obraz sytuacji, jesteśmy w stanie podejmować racjonalne, dobre decyzje i działać z niezwykłą efektywnością. W momencie, w którym my tak naprawdę musimy dzielić naszą uwagę na wiele różnych aspektów, a nie daj Boże zależności, nie daj Boże jakichś braków dokumentacyjnych czy testowych, wówczas ta praca staje się strasznie nużąca, trudna i frustrująca. Wspomniałem o 15-letnim monolicie. 15-letni monolit od razu równa się przestarzałe technologie.
Każdy chyba doświadczył takiego problemu, w którym mamy jakąś aplikację działającą produkcyjnie, zarabiającą setki czy też tysiące euro czy złotych, czy nawet być może miliony, i chcemy przeprowadzić jakąś zmianę. Koszty dotknięcia takiej aplikacji często są nieziemskie, a żeby czasami nie powiedzieć wręcz nierealne. Okay. I to, co przerało tak naprawdę w moim przypadku czarę goryczy, były problemy z wydajnością. Przyjrzymy się na chwilę kontekstowi, czyli aplikacji, o której mówimy. To jest wycinek infrastruktury, którą mamy w tej naszej aplikacji. Aplikacja miesięcznie operuje nad około 1 000 000 samochodów i nieruchomości. Jest aplikacja, taki powiedzmy system aukcyjny ze specyficznym modelem aukcji. I teraz myśmy rośli 15 lat. Po pierwsze, zaczęliśmy się skalować horyzontalnie. Stąd oczywiście pojawił się klaster MySQL-owy. Zaczęliśmy od jednej aplikacji. Każda z tych aplikacji została powielona, albo inaczej, dodaliśmy kolejne funkcje, kolejne aplikacje do naszego systemu. Te małe bloczki, które tutaj znaczą, że te aplikacje są jeszcze bardziej powielane. To znaczy każdy z nich, my utrzymujemy około 12 instancji każdej z tych aplikacji po to, żeby zapewnić dostępność. To wszystko leci na taki proxy wysokiej dostępności, który następnie za sobą enkapsuluje zbiór baz danych. I ten zbiór baz danych to jest połączenie oczywiście MySQL-owych SQL nodów, data nodów, które stanowią czterokrotny master i następnie do tego mamy jeszcze 8 replikacji. Tutaj zapomniałem powielić to, ale tych replikantów jest 8. Więc skalowaliśmy się właściwie w ten sposób w tym systemie, aż doszliśmy do pewnego wyczerpania możliwości. Okazało się, że te wszystkie aplikacje razem wzięte generowały taki duży ruch zapytań, że ten wysokowydajny proxy tutaj po prostu przestał odpowiadać. Właściwie do dzisiaj działamy pod korek. W tym momencie po prostu liczba zapytań, która dochodzi do naszych baz danych, jest tak wielka, że mamy problem z jej obsłużeniem. Dlatego też podjęliśmy się takiego wyzwania, aby zdekomponować ten system na mikrousługi po to, żeby ograniczyć liczbę zapytań w naszym systemie. Pytanie do Państwa. Co to jest? Figa, dobrze. To jest, proszę Państwa, figowiec dusiciel. Na przykład we Włoszech występuje ten gatunek. Dlaczego wspominamy o figowcu dusicielu? Martin Fowler zdefiniował taki wzorzec, który można powiedzieć stosowany jest do właśnie rozkładania monolitu na usługi. Wzorzec ten zakłada, że utrzymujemy przez pewien czas mikrousługę, jak i serwis legacy. One pełnią dokładnie taką samą funkcję i przez pewien moment te funkcje są sobie równoważne. To jest pewna tranzycja. W tej tranzycji przez pewien czas utrzymujemy obie te funkcje, by po prostu w którymś momencie w przyszłości przepiąć się w momencie, w którym oczywiście nowa usługa nabędzie takiej dojrzałości produkcyjnej, przełączamy się na nią. Więc w naszym systemie wyglądałoby to mniej więcej tak, że mamy tą naszą nową usługę, wydzielamy ją z naszej aplikacji i tworzymy osobną instancję, no, która już będzie, za chwilę powiemy sobie, właścicielem własnych danych. Okej, więc to jest stan na wejście, tak? Te 3 lata temu rozpoczęliśmy ten proces i dokładnie tak to wyglądało mniej więcej na start tej przygody. Okej. Warto jeszcze zastanowić, chwilę przynajmniej, na temat tego, czym tak naprawdę mikrousługa jest, żebyśmy mieli dobrą definicję tego, co tak naprawdę pod tym terminem rozumiemy. Przede wszystkim jest to niezależna jednostka wdrożeniowa o minimalnym interfejsie, która po pierwsze ukrywa informacje w ramach swojego modułu, czy w ramach swojego kontekstu, jest silnie spójna. Oznacza to, że zmian dokonujemy wyłącznie w tej usłudze. Zmiany nie powinny być implementowane
w innych częściach serwisu. Ostatecznie mówimy też, że jest luźno sprzężona, co też wiąże się w pewnym stopniu z zmianami, ale tym razem mówimy, jak zmiany z zewnątrz wpływają na naszą usługę. Zachowując te trzy wartości, dojdziemy do takiej konkluzji. Ów konkluzja powie nam, że mikrousługa powinna być zarówno właścicielem logiki i suwerenem swoich danych. Nie byliśmy sami w tej walce, tak? Nie byliśmy sami, już to był mniej więcej 2019 rok, wtedy, wówczas, już mieliśmy sporo różnych dokumentów, książek, wiedzy, know-how, case'ów, które mogliśmy wykorzystać do tego, aby ta nasza architektura nie popełniała błędów przeszłości. I to, co wy tutaj widzicie, to jest już taki zrzut, można powiedzieć, różnych wzorców dotyczących tworzenia mikrousług. One są podzielone tak logicznie na różne strefy. Tak a propos, to mam taką też uwagę, że czasami mam wrażenie, że twórcy wzorców to po prostu biorą permutację wszystkich opcji i wszystko lecą wzorzec po wzorcu nazywają. Ale to tak a propos. Nas interesowała, ponieważ kontekst naszej aplikacji to była wyszukiwarka. Od tego zaczęliśmy, tak? Metoda małych kroków, metoda przyrostowa, metoda figi dusiciela. Stwierdziliśmy, że zaczniemy od wyszukiwarki. Ten ów kontekst zwrócił uwagę nam na dwa wzorce, właściwie na element tych, właściwie można powiedzieć, że na pewną strefę, pewien zbiór wzorców, wzorców dotyczących dekompozycji bazy danych. I tutaj zasadniczo znajdziemy w literaturze taki podział na bazę współdzieloną. I tutaj wbrew wszelkim oporom, że tego się nie da zrobić, że to jest złe, istnieją takie logiczne rozwiązania tego problemu, jak wyekstraktowanie widoków, stworzenie usług, dodatkowej usługi, warstw pośrednich, agregatów i tak dalej, które w jakiś sposób odłączą nas od tego, co od tej części bazy danych i podzielą logicznie, fizycznie jedną bazę danych. Oczywiście tym drugim rozwiązaniem, alternatywą do tego jest baza danych na serwis. I tym właśnie elementem, tym wzorcem kierowaliśmy się w naszej implementacji. Dlaczego? Podstawowe pytanie, no kiedy wybieramy jakąś decyzję architektoniczną, projektową, programistyczną, zawsze zadajemy sobie pytanie, po co, dlaczego? Wróćmy na chwilę do tej definicji mikrousługi, którą przed chwilą przedstawiłem. Więc mikrousługa powinna mieć monopol na dostęp do swojej bazy wiedzy. Powinna w pełni ukryć to, co się nad nią znajduje. Powinna być silnie spójna. Zmiany schematu bazy dokonujemy wyłącznie na poziomie usługi, nie na zewnątrz. I ostatecznie te zmiany nie powinny w żaden sposób być sprzężone z innymi elementami naszego systemu. Biorąc pod uwagę te trzy kryteria, które zostały spełnione, wybraliśmy wzorzec oparty, czy właściwie wybraliśmy wzorzec bazy danych na usługę. OK. Dekompozycja bazy danych z systemów legacy wiąże się z kilkoma problemami. Te problemy to wydajność, opóźnienie transakcji oraz integralność tych transakcji oraz synchronizacja danych. W kontekście naszego problemu, o którym mówię, czyli o tej wyszukiwarki, to synchronizacja danych była w istocie tym, co było dla nas najważniejsze. Klaster, na którym bazowaliśmy, jak te zmiany byłyby trudne na tym klastrze, musieliśmy się w jakiś sposób synchronizować z istniejącą architekturą. Przypomnę, figowiec dusiciel zakładał to, że te funkcje, właściwie nowa usługa i system legacy na pewnym poziomie do pewnego momentu będą funkcyjnie równoważne. Stąd powstała silna potrzeba synchronizacji danych, co będzie nas, że tak powiem, zagłębiało dalej w problemy. OK, więc na ten moment zatrzymajmy się tak, że w tej naszej nowej koncepcji pojawił się nowy blok synchronizacji danych i teraz skupmy się na chwilę na tym, jak możemy rozwiązać ten problem synchronizacji.
Ok. Wytnijmy sobie ten kawałek tego elementu, nad którym będziemy pracować. I teraz moglibyśmy mieć tutaj różne modele. W kontekście wyszukiwarki zasadniczo chcemy tylko synchronizować dane w jedną stronę. Nie mamy potrzeby tutaj zwrotnego zapisu tak naprawdę tych danych do systemu głównego. Wówczas mówilibyśmy o troszeczkę innym patternie, mówilibyśmy o troszeczkę innym wzorcu myślowym, o innej metodzie dedukcji, żeby osiągnąć rozwiązania i oczywiście za tym idąc innymi problemami. Rozważaliśmy dwie metody synchronizacji. Pierwszą z tych metod był event sourcing. Inaczej mówiąc, jest to nic innego jak generowanie zdarzeń domenowych na poziomie aplikacji, no i tu przez różnego rodzaju, czy to brokery wiadomości, czy inną technologię, wysyłamy te zdarzenia i tym synchronizujemy nasze dane. Z drugiej zaś strony, rozważaliśmy takie podejście przechwytywania zmian danych, które w istocie polega na tym, że wykorzystując istniejącą bazę danych i jej mechanizmy, staramy się zorientować, kiedy nastąpiła jakaś zmiana i tą zmianę propagować dalej w systemie. Wykrycie tej zmian może być realizowane na różne sposoby, o czym za chwilę. W naszym projekcie oczywiście jakby nazwa trochę wskazała, właściwie wcześniej już o tym trochę powiedziałem, wybraliśmy metodę przechwytywania zmian danych. No i znów pytanie, dlaczego wybraliśmy tą metodę nad event sourcing? Po pierwsze event sourcing, my broniliśmy się zaciekle przed tym, żeby nie ruszać tego 15-letniego monolitu. Każda zmiana kodu, czy każda zmiana schematu bazy danych wiązała się z ogromnym kosztem. Możecie sobie Państwo wyobrazić tylko, jak w tym klastrze MySQL-owym ciężkie są właściwie do tej pory aktualizacje schematu bazy danych. Przy tylu replikacjach, przy tylu nodach musimy właściwie wstrzymywać cały system na nieraz kilka ładnych godzin, żeby to przebiegło bezproblemowo. Z drugiej strony taka implementacja i przeniesienie się na zdarzenie domenowe w tak wielu miejscach kłóciło nam się troszeczkę wewnętrznie z taką ideą małych kroków, czyli tego wzorca figowca, który chcemy tak naprawdę przełączać się funkcja po funkcji małymi krokami. Z drugiej zaś strony, kiedy mamy tak duży system, kiedy tych sprzężeń w tym systemie jest tak naprawdę bardzo dużo, istnieje olbrzymie właściwie prawdopodobieństwo wręcz tego, że wystąpi regresja. Inaczej mówiąc, wprowadzenie event sourcingu, zmiany kodu przy tym systemie, w którym akurat myśmy pracowali, gdzie testy to tak naprawdę był tylko termin abstrakcyjny, to tutaj mieliśmy rzeczywiście duże ryzyko, duże wątpliwości do tego, że każda taka zmiana pociągnie za sobą olbrzymie problemy, no i potrzebę ręcznego testowania, którą za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć. Z drugiej strony, tak jak w Solidzie mamy zasadę otwarty, zamknięty, to nasze dążenie było do tego, żeby rozszerzać ten system, a nie modyfikować to, co jest w nim już zaimplementowane. Ostatecznie to, co przeważyło, to było to po prostu, że nasz zespół mentalnie bliższy był do CDC. Bliżej nam było do tych zdarzeń, zmiany, które pochodzą z baz danych, niżli do tych zmian domenowych, które musielibyśmy wytworzyć. Tak? Musielibyśmy stworzyć bounded konteksty, musielibyśmy założyć, gdzie są te nasze domeny, może nawet nie, że bounded konteksty, co po prostu wyznaczyć same konteksty i domeny w naszej aplikacji, no co oczywiście wiązałoby się raz wcześniej wspomnianym nakładem pracy, dwa, byłoby, no po prostu nie było wówczas nam do tego jeszcze blisko czy po drodze. Ok. Trochę uciekłem, ale wróćmy na chwilę. Jesteśmy w momencie, w którym wybraliśmy, że idziemy w CDC. CDC z kolei możemy znów realizować na kilka sposobów. Cały czas zagnieżdżamy się w głąb tego naszego problemu synchronizacji. Te dwa sposoby moglibyśmy podzielić na takie dwa główne nurty. Pierwszy z nich to są metody bazujące na zapytaniach i wśród tych metod moglibyśmy powiedzieć, że jest cykliczne sprawdzanie zmian danych, czyli tak zwany pooling danych. Moglibyśmy też powiedzieć, że jest taki wzorzec
a właściwie taka technika podwójnego zapisu. Inaczej ujmując, jest to taka modyfikacja, w której zapis dokonywany jest dwukrotnie do dwóch różnych systemów. No tu oczywiście ta dwukrotność jest umowna, ponieważ teoretycznie tych systemów może być dowolna liczba. Z kolei wykorzystując mechanizmy baz danych, na stole zostają takie opcje jak triggery, czyli wyzwalacze, również wykorzystanie pozostałych niskopoziomowych rozwiązań, takich jak dzienniki baz danych, dziennik zmian, dziennik transakcyjny, replikacje, czy też budowane mechanizmy CDC, na przykład SQL Server takie mechanizmy posiada. OK. Spójrzmy na te wszystkie cztery opcje ze względu na ich mocne i słabe strony. Ja od razu może tutaj wyjaśnię pewną rzecz. Podzieliłem sobie sprzężenia na dobre i złe. Dobre sprzężenie to jest sprzężenie, które ja definiuję jako, że chcę zmieniać moją nową usługę, a nie chcę ruszać mojego starego monolitu. Inaczej mówiąc, jeżeli mam sprzężenie, które mówi mi tak, że wymaga to modyfikacji, stworzenie tej nowej usługi wymaga modyfikacji w moim systemie istniejącym, no powstaje tutaj pewien problem i tym będę nazywał złe sprzężenie, znów wracając do tego, że nie chcemy ruszać tego 15-letniego monolitu. Mocne strony takiego poolingu to przede wszystkim prosta implementacja. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której OK, mamy nasz zespół już jest przyzwyczajony do struktury bazy danych, z którą operuje, więc możemy w dość łatwy sposób zacząć zaczytywanie tych danych. Z kolei takie zaczytywanie generuje dodatkowe obciążenie. No tutaj przede wszystkim CPU by cierpiałaby sieć ze względu na dodatkowe dość duże, toporne zapytania, no ale przede wszystkim to CPU, przetwarzanie to jest gdzieś tutaj to, na co byśmy przede wszystkim zwrócili uwagę. Nie wymaga schematu bazy danych, to jest rzeczywiście cenne, jeżeli chodzi o te rozwiązania, ale z kolei powoduje opóźnienie. Tradycyjne pytanie, kiedy odpytywać naszą bazę danych, co jaki czas pytać tą bazę danych, aby dane były spójne. No, z drugiej zaś strony jest to dobre sprzężenie. Tak powiedziałem, jest to moment, w którym tak naprawdę ja modyfikuję usługę, nie ruszam mojego systemu legacy. Jednakże pooling ma taką na pierwszy rzut oka niefajną cechę, a mianowicie powoduje pewną trudność w rejestracji zmian. I oczywiście moglibyśmy tutaj powiedzieć, że możemy wyliczać jakąś deltę, różnicę, porównywać w pewien sposób te zbiory danych, no ale nie jest to do końca takie proste, wprowadza to też znów dodatkowe obciążenie. OK. Jeżeli chodzi o podwójny zapis, to tutaj nie mamy żadnych opóźnień. Dlaczego? No bo kiedy zapisujemy w dwóch różnych modułach, zapis jest zazwyczaj sekwencyjny jeden po drugim, zasadniczo opóźnienie nie występuje. Ale z kolei jest to oczywiście złe sprzężenie. Dlaczego? Bo muszę ruszyć mój monolit. Nie chciałbym go ruszać, więc zostawmy to, że jest to rodzaj złego sprzężenia. Nie wymaga znowu zmiany schematu bazy danych, bo to jest po prostu podwójny zapis, podwójna persystencja danych na dwa różne osobne tory. Ale znów to co właściwie wiąże się z tym złym sprzężeniem, czyli ta potrzeba reimplementacji systemu, znów potrzeba dotarcia do tych modułów systemu, których pewnie ktoś już dawno zapomniał, przez co finalnie dostaniemy efekt taki, że no znów pojawia się regresja, pojawiają się te wszystkie potencjalne problemy, te nowe punkty awarii, które mogłyby wystąpić w naszym systemie. Wszystkie zmiany są rejestrowane w takim podwójnym zapisie, ale znów taki podwójny zapis jest dość słabo toleruje błędy. Inaczej mówiąc, z nowym całym torem zapisu wiąże się cały nowy szereg punktów awarii, który może wystąpić, więc to znów sprowadzi się nam do tego, że musimy to jakoś obsługiwać, jedna baza zapisze, druga baza być może nie zapisze, mamy problem z spójnością. Wyzwalacze, triggery, to już tak
przyspieszmy. Brak opóźnienia wymaga zmiany schematu danych. Wszystkie zmiany są rejestrowane. Złe sprzężenie znów muszę się cofnąć do mojego legacy. Tam muszę to zaktualizować. Ale znowuż wysoka tolerancja na błędy, no bo stoimy po stronie danych, stoimy po stronie, w której tak naprawdę, kiedy błąd wystąpi, on tak naprawdę do nas nigdy nie dojdzie. Zawsze jesteśmy w pewien sposób spójni. Ale musimy brać pod uwagę ostatecznie, że dociążymy bazę danych tym samym. Jeżeli chodzi o ten ostatni krok, czyli nasze wykorzystanie dziennika baz danych, no tutaj mamy dobre sprzężenie, bo działamy jakby z zewnątrz, ale występuje pewne opóźnienie. Wszystkie zmiany są rejestrowane, ale znów potrzeba jest stworzenia i utrzymania dodatkowych składowych systemu. Przy tych rozwiązaniach niskopoziomowych często mamy wysoką tolerancję na błędy, to znaczy mechanizmy, które są tam zaimplementowane, zazwyczaj dostarczają nam pełną obsługę błędu, to znaczy jeżeli zapis rzeczywiście się nie powiedzie, to spójność zostanie zachowana, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że w pewien sposób dociążamy całą naszą architekturę bazy danych, tą część bazodanową naszego systemu, no też musimy wziąć oczywiście to pod uwagę. Ok. Zmierzając jakby w kolejnym kroku, wybraliśmy CDC, czyli z tego ostatniego, ten ostatni punkt z dziennika bazy, z wykorzystaniem dziennika bazy danych. Tak jak powiedziałem, najczęściej to jest log transakcyjny, log binarny, który dostarczany przez bazę danych. Skorzystaliśmy tutaj z gotowego rozwiązania opartego o Debezium. Czym jest to tytułowe Debezium, o którym już tyle wspomniałem? Przede wszystkim Debezium to zestaw oprogramowania. I z naszego punktu widzenia, bo przypomnę, że to, co ja tutaj mówię, to tak naprawdę jest nasz kontekst. Nie jest to jakaś wiedza uniwersalna, która jest w pełni przeniesiona. Być może ktoś z Państwa doświadcza tych problemów, doświadcza tego bólu. No i być może w jakiś sposób to rozwiązanie, ta praktyka wam w rozwiązaniu tych problemów pomoże. Więc przede wszystkim Debezium jest to taki zestaw oprogramowania, który służy do przechwytywania zmian w systemach baz danych i ich propagacji w systemie w formie strumienia. Za Debezium stoi tak naprawdę Kafka, na którą tak naprawdę to kolejkę wyrzucane są wszelkie zmiany, które występują w naszym systemie. W zależności od tak naprawdę od rodzaju bazy danych, mówimy o zmianach dotyczących danych, ale i też w niektórych systemach do zmian dotyczących struktury, co otwiera nam bardzo ciekawą furtkę. Mianowicie możemy, jeżeli mamy oczywiście takie możliwości, skorzystać z tych informacji i w jakiś sposób automatycznie, tak autogeneratywnie właściwie zmieniać implementację naszej usługi w taki sposób, aby obsługiwała zmiany będące w systemie legacy. Dojdziemy wtedy do takiego punktu, w którym system legacy i zmiany, on będzie cały czas, tak jak powiedziałem, figowcu, on jest cały czas istniejący, on jest cały czas rozwijany, będzie automatycznie te zmiany będą propagowane na nasze serwisy. Oczywiście jest to wszystko to tutaj, to zależy, bo nie ma tutaj uniwersalnej zasady. Niemniej taka furtka zostaje otwarta. Dla nas z kolei, i to co było tak naprawdę najważniejsze, w realiach takiego świata, w realiach tego naszego projektu, przede wszystkim nam chodziło też o czas. Sprawa była dość paląca, ponieważ wiadomo, system zarabiał pieniądze, a działał już pod korek, więc musieliśmy ten korek troszeczkę odetkać, zrobić troszeczkę luzu, tak żeby nie tylko skarować się architektonicznie, bo tam nasze możliwości się już powoli kończyły, ale też, przepraszam, hardware'owo, ale też chcieliśmy właśnie użyć tych możliwości architektonicznych po to, aby zmniejszyć liczbę zapytań. I to, co dla nas było takim powiedzmy game changerem, jeżeli chodzi o Debezium, to było to, że Debezium daje nam od razu protokół komunikacji. To znaczy ja nie muszę się martwić o to, jak będą wyglądały kontrakty między usługami, w jaki sposób ta komunikacja będzie zachodziła, bo to wszystko jest już nam po prostu dane out of the box. Dlaczego?
Wszystkie zmiany w systemie, Divisium jest systemem, który zapewnia to, że wszystkie zmiany będą przechwycone. Współpracuje z wieloma systemami baz danych, począwszy od jakichś baz NoSQL-owych, poprzez tradycyjne bazy relacyjne. Nie ma konieczności aktualizacji oryginalnego systemu, nie narzuca się za bardzo na CPU, a właściwie ten wpływ na obciążenie jest znikome. Ja w materiałach dodatkowych dołączyłem takie badanie, relatywnie duża próba, dość wiarygodne na temat tego, jak wpływa to rozwiązanie na istniejące systemy i rzeczywiście tam wykazano, że ten narzut jest minimalny. Niskie opóźnienie w propagacji zmiany, to powiem kilka słów o tym na sam koniec, jak to wygląda po 2 latach używania tego systemu u nas. I opcjonalnie daje nam sporo funkcji, od takich rzutów bazy danych, czyli jakichś takich migracji na wejście, filtrów, w którym możemy wybierać to, co tak naprawdę zostanie synchronizowane, maskowanie, czyli możliwość anonimizowania, czy też ukrycia pewnych informacji, monitorowanie i najważniejsza rzecz, czyli transformację wiadomości, to znaczy my mamy dostarczony protokół, ale nie oznacza to, że nie możemy tego kontraktu, tego protokołu zmienić. No i wiadomo, za darmo to dobra cena, więc otwarte źródło, aktywna społeczność. No i też to, co też było przekonujące, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, my pracowaliśmy na dość dużej rotacji danych. Około 1 000 000 miesięcznie tych ENCI wymienialiśmy w naszym projekcie. Także od razu też mieliśmy taką informację, że takie większe myślę od naszego systemu jak Reddit, Vimeo, Zalando czy Ubisoft z tego rozwiązania korzystają, więc to dawało nam też troszeczkę pewność, że to wytrzyma tą skalę. Wdrażanie Divisium w waszym projekcie zasadniczo może być realizowane na 3 sposoby. Najbardziej powszechnym jest wykorzystanie takiej usługi zgodnej z Kafka Connect, czyli z takim integratorem kolejki Kafki. I jest to po prostu usługa, która wymaga Zookeepera, usługa, która wymaga zewnętrznej kolejki Kafki i ona się po prostu łączy. Łączy się za pomocą specjalnego oprogramowania zwanego konektorem, który poprzez dwa różne interfejsy, jest interfejs RESTowy, jest interfejs UI, możemy zarządzać. Divisium istnieje też w formie takiego standalone serwera, który po prostu ma wszystko w sobie wbudowane. Więc to jest serwer, który po prostu odpalamy, on w sobie ma Kafkę zaszytą i wszystkie elementy potrzebne do działania. Ostatecznie możemy również wykorzystać Divisium w formie biblioteki i załączyć ją po prostu do naszego projektu. Jest to biblioteka napisana w Javie, więc akurat w naszych PHP-owych projektach nie jest to może prosta droga, ale jest taka możliwość. Zatem wracając do tego naszego pierwszego obrazka, w której mieliśmy zmianę, w której chcielibyśmy coś synchronizować, wpinamy nasze Divisium pomiędzy naszą usługę a istniejącą bazę danych. Tutaj, tak jak wspomniałem, kluczową rolę pełni konektor, który de facto wpina się w bazę danych i zaczyna przechwytywać jej zmiany. Następnie serwis Divisium będzie przekładał te zmiany, opakowywał je w metadane i wysyłał dalej w postaci JSON-a, albo tych formatów też jest kilka, więc można to też w postaci YAML-a czy innych tego typu struktur wyrzucić i to trafia ostatecznie na Kafkę, którą oczywiście każdy z tych komponentów możemy skalować. Jak Państwo być może wiecie, to kolejka Apache Kafka jest dosyć dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o skalowalność. Da się to bardzo fajnie replikować, da się osiągnąć wysoką dostępność, wysoką jakość tej usługi. Więc Divisium też tą cechę współdzieli. Jeżeli chodzi o ten stos technologiczny, jest bardzo prosty. To znaczy myśmy byli wręcz troszeczkę zaskoczeni tym, jak tak naprawdę tą usługę można prosto uruchomić. I tak powiedziałem, takie 3 kluczowe rzeczy to jest Zookeeper, Kafka, oczywiście Zookeeper po to, żeby rozprowadzać nazwy w naszym systemie rozproszonym i Divisium gdzieś na koniec, który znajduje te instancje Kafki i podłącza się odpowiednio pod bazę danych. Jak podłącza się pod tą bazę danych? Tak jak wspomniałem, z użyciem konektora.
Konektory konfigurujemy bardzo prosto. Jest to nic innego jak po prostu, jak albo tak powiedziałem, interfejs REST API, w którym mówimy, z czym chcemy się połączyć, dajemy jakieś podstawowe dane do połączenia, no i dajemy taki, można powiedzieć, taki prefiks dla topików, które zostaną stworzone w kawce. Taki JSON po prostu wysyłamy i to od tego momentu zaczyna działać. That's it. To jest tyle, co potrzebujemy. Uruchomienie tego jest bardzo proste. Ja zresztą miałem przygotowane demo, ale tyle osób mi powiedziało, że nie robi się demo na prezentacji, że zrezygnowałem ostatecznie. Niemniej tam w linkach, które załączę na sam koniec, bo tam jest też link do slajdów, które tu Państwo widzicie, tam obok też jest demo, to jest po prostu Docker Compose, który możecie postawić dosłownie w 30 sekund i to sobie po prostu przetestować, zobaczyć jak to działa, no i zobaczyć, że rzeczywiście ta usługa jest prosta i dużo nam daje. Ostatecznie, gdy zrobimy sobie taki wpis do bazy danych i zlogujemy to w naszej kolejce, dostaniemy po prostu JSON-a. W tej standardowej usłudze jest to po prostu JSON. Najbardziej kluczowym elementem tutaj jest payload, który powie nam, co się zmieniło, z jakiego elementu przerzucić. Tutaj akurat w tym przypadku to jest insert, więc z nula przeszliśmy na jakąś encję. Dodatkowo tam to, co nie jest tu pokazane, bo ten JSON jest dosyć sporych rozmiarów, są tam metadane związane z tym, jak wyglądała nasza struktura przed zapytaniem, jak wyglądała nasza struktura po zapytaniu. I tak powiedziałem, to plus możliwość przechwytywania zmian DDL-ów jest czymś, co daje nam tą furtkę i potencjał na to, żebyśmy robili systemy, które w pewien sposób autogenerują swoją usługę i wykorzystali to później. My zresztą tak wykorzystaliśmy w wyszukiwarce. W tej naszej wyszukiwarce doszliśmy do takiego punktu, w którym zmiana tak naprawdę w systemie legacy była automatycznie propagowana do naszej mikrousługi. Inaczej mówiąc, po prostu byliśmy w stanie bez zmiany linijki kodu dodać nowe pole do wyszukiwarki. Ostatecznie ten nasz układ właściwie po tej przygodzie wyglądał następująco, że wydzieliliśmy na samym początku, przypomnę, wydzieliliśmy sobie za pomocą figi dusiciela nową usługę. Ta nowa usługa potrzebowała synchronizacji danych, akurat w tym kontekście wyszukiwarki i ten problem po serii analiz rozwiązaliśmy za pomocą staku technologicznego bazującego na Debezium i na CDC. Podsumowując to, co nam to dało i jak ja patrzę na to z perspektywy tych 2 lat, to zasadniczo pracuje to i działa na środowisku produkcyjnym. Działa to po prostu na kontenerach w oparciu. Zarządzane jest to po prostu przez Kubę. Tutaj nic specjalnego się z tym nie dzieje. Co jest fajne, to okazało się, że jak myśmy startowali, to Debezium było w dosyć, to była nawet chyba nie wersja 1.0, była chyba 0.9, to przez ten czas tak naprawdę mieliśmy 2 razy problemy z tym systemem. Te 2 razy to były momenty, w których tak naprawdę mieliśmy DDoS-y na nasz system i tam po prostu liczba zapytań zatkała tak komunikację sieciową, że te konektory z Debezium przestały łączyć się do bazy danych. To znaczy one weszły w taki stan zawieszenia. Ostatecznie doprowadziło to nas do przygotowania takiej procedury restartu tych, takiego zautomatyzowanej procedury restartu tych usług, ale tak powiedziałem, przez to, że Debezium wspiera takie elementy jak snapshoty, to przywracanie tych danych było dosyć proste, zasadniczo no, nie trwało to dużo. Pierwszy rzut był dosyć długi, bo binlog MySQL-owy, z którego korzystaliśmy, on zapisuje wszystkie dosłownie zmiany, więc myśmy tak naprawdę zmiana po zmianę odtwarzali, jednakże później taka dosynchronizacja trwała w minutach tak naprawdę po takiej awarii. Ogółem sama usługa okazała się niesamowicie trafna, ponieważ zaczynając od tak naprawdę kilku serwisów, które były na start, takich prostych, żeby troszeczkę się wdrożyć w ten temat i rozpocząć tą migrację, to Debezium okazało się systemem, który jest wysoce reużywalny. Inaczej mówiąc, dziś już tak naprawdę mamy dziesiątki
mikrousług, które bazują na tym staku technologicznym i mają się dobrze. Po prostu to się rozprowadza i pozwala nam jak na tą migrację przyrostową krok po kroku. To, co też jest ciekawe, to nawet przy tym wolumenie danych i przy problemach, które mieliśmy, czas synchronizacji pomiędzy bazą główną, pomiędzy bazą legacy a nowymi usługami sprowadza się tak naprawdę do milisekund. Działa to niezwykle sprawnie. Zresztą przy przygotowaniu się do tej prezentacji, przy takim ułożeniu sobie w głowie pewnych elementów, znalazłem taki artykuł, w którym stwierdzono, czy właściwie autor postawił taką hipotezę, że Debezium staje się niejako standardem dla CDC. Więc ten projekt rzeczywiście znalazł uznanie nie tylko jakby u mnie, bo jak Państwo pewnie domyślicie się, pewnym uznaniem ten projekt traktuje, ale również właśnie w innych systemach, w innych produktach. Okej, to są te materiały źródłowe, kilka książek, kilka linków, które w jakiś sposób rozszerzają to, co tutaj zostało powiedziane. Tak jak powiedziałem, to jest moja historia, to są moje doświadczenia. Czy można było to zrobić lepiej? Pewnie tak, ale tak jak ja, tak podjęliśmy decyzje, jakie wtedy uważaliśmy za najlepsze. Czy Państwo macie może jakieś pytanka? Proszę. Będę rzucał, nie wiem, ktoś musi przekazać. To nie, może tak tutaj Pan chce? Jakby ta... A, bo kolega był pierwszy, to powrotnie, dobra? Okej, okay, raz, dwa. Po pierwsze gratuluję tematu, bardzo, bardzo był trafny. Sam też na ten problem trafiłem po przeczytaniu książki Martina Kleppmana, gdzie on też właśnie opisuje CDC, dokładnie z użyciem Kafki. Natomiast to, czego nie pamiętam przy analizie, którą ja robiłem, w jaki sposób sobie poradziliście jakby z bazowymi danymi na wejście, tak? Bo tutaj zaczynamy od pewnego punktu w czasie, gdzie po prostu dostajemy informacje o zmianach z tego momentu konkretnego w czasie, ale potrzeba jest zainicjalizować. Już mówię, offline zrobiliśmy snapshot i on rzeczywiście trwał wiele godzin i następnie od tego ten snapshot był punktem początkowym i wtedy już wyrównanie było to. Zazwyczaj wyrównanie po jakiejkolwiek, czy po awarii, czy po wstawieniu jakby od momentu snapshota nie trwa dłużej niż 15 minut. Czyli wtedy uzyskujemy tak naprawdę eventual consistency, a w naszym, tak naprawdę w większości naszych przypadków to jest taka nawet silna spójność danych. Aha, czyli jakby baza danych była 1:1 w tym nowym systemie też, tak? To nie było nic nowego. To znaczy oczywiście my akurat skorzystaliśmy w kontekście wyszukiwarki z Elastica, stosowaliśmy też różnego, czy nawet żeśmy sięgnęli w pewnych kontekstach na bazy grafowe, ułożenie jakby było zawsze troszeczkę inne, ale można tak, ale jakby co do danych dla danego kontekstu była pełna spójność, tak? To jest ten wzorzec jakby figowca, to znaczy myśmy w ogóle testowali tą aplikację w taki sposób, że porównowaliśmy dokładnie wyniki, które dostawaliśmy z jednego i z drugiego systemu, że one były 100% ze sobą zgodne, co zresztą też wiązało się z tym, że ten projekt, w którym byliśmy, on po prostu ma bardzo dużo regulacji prawnych i tam nie mogliśmy pozwolić sobie na jakiekolwiek odstąpienia od tego, co już było, tak? Więc w ten sposób nam się jakby udało to wszystko odtworzyć. Okej, okay, dziękuję. A drugie pytanie, bo tutaj właśnie mówiliście, że macie problemy z wydajnością wyszukiwania, ale czy te problemy wynikały z tego... Inaczej, to nie wydajność, wyszukiwarka, jakby właśnie tak. Naszym celem było zredukowanie liczby zapytań do tego klastra MySQL-owego. Przez wyciągnięcie tego jakby na zewnątrz. To było, więc jakby nie problemy było samo wyszukiwanie, tak naprawdę problemem są u nas zapisy, dlatego że my mamy charakter, nasz system działa tak, że po prostu powtarza aukcje. To też wynika z jakichś tam ustaleń firmy, czy właściwie z modelu biznesowego działania firmy, ale zdarza się tak nieraz, że mamy 10 tysięcy samochodów i te 10 tysięcy musi zostać powtórzone, stąd ten wolumen danych po prostu drastycznie rośnie. A czy na przykład rozważane też było rozwiązanie, to się chyba nazywa SQL Proxy, czy coś takiego, gdzie można jeszcze dodatkowy load balancing na poziomie bazy danych, żeby po prostu była większa skalowalność tych instancji, czy w ten sposób też było... Tak, nie chcę odpowiadać za administratorów, ale administratorzy już od dłuższego czasu rozkładają ręce, że ich jakby możliwości się już tutaj kończą i rzeczywiście często zdarza się już co jakiś czas, ponieważ
biznes naszego klienta rośnie cały czas, rośnie ten wolumen danych. Już w tym roku dwa razy mieliśmy taki, powiedzmy, blackout bazodanowy, w których po prostu nie byliśmy w stanie, znaczy, w którym po prostu zapytania przestały się wykonywać. Zatkaliśmy się. Okej. Kto tam był dalej? Tutaj był tak wcześniej. Ja też mam dwa pytania. W ogóle dodam, że mieliśmy bardzo podobny problem i rozważaliśmy Dybizjum, ale ja u nas... Ja mówię, jak hemoroidy. Nie mówi się o tym, ale wszyscy udzielą. U nas akurat wybór padł na triggery, a teraz tak, mam pytanie. Jeżeli wrzucałeś to do Elasticsearcha, to wrzucałeś dokument, który jest pewną hierarchią. Natomiast ja go przetwarzałem. Tak, tak, ale Dybizjum ci rzuca eventy per wiersz w jednej tabeli. Tak jest. W jaki sposób to agregowałeś do dokumentu? W którym momencie? Po prostu sama usługa miała taki dodatkowy podmoduł, który generalnie odpowiadał za tą agregację. Tam była taka tak naprawdę dwustopniowa składowa, która najpierw składała, można powiedzieć, agregat i dopiero ten agregat trafiał do ostatecznego, powiedzmy, ekspozycji na zewnątrz. Czyli tak naprawdę z tych eventów JSON-owych składałeś agregat, jak był już pełny, gotowy, tak wtedy go do Elastiki. Tak jest, takie rzeczy się zdarzały. A drugie pytanie. Bardzo fajna technika, jeżeli chodzi o mikroserwis, który jest read-only. W momencie, kiedy zaczynasz ekstrahować jakąś logikę, która jednak zmienia stan systemu, a nie tylko go czyta, to w jaki sposób propagujesz dane z powrotem do tego legacy, który jeszcze część logiki ma? No to teraz właśnie to jest całkowicie inny kontekst. My takie konteksty rozwijamy. Obecnie to działa na zasadzie message brokera i po prostu no musimy siłą rzeczy ruszyć legacy wtedy. Nie? To już się nie da po prostu tutaj rozwiązać tego. No ale tak, ale tak jak mówię, to jest zupełnie inna prezentacja. Dzisiaj jakby ten Jasne. Kontekst jest związany z tym, wtedy w ogóle inne wzorce, nie? No bo tak naprawdę mówimy nie z DC, tylko tutaj w ogóle mamy problem spójności danych ogólnie, nie? Bo dokładając tę zwrotkę, tak naprawdę problem z tej strony jest znacznie trudniejszy. No dokładnie, dlatego pytam. No, gdybyśmy po prostu stworzyli brokera dodatkowego, który zwrotnie nam daje, no ale siłą rzeczy musieliśmy ruszyć legacy, no to jest jakby taki problem. Znaczy może tak, inaczej. Ruszyć legacy to jest złe słowo, bo tak na dobrą sprawę dzisiaj wygląda to tak, że stworzyliśmy więcej usług, które już zaczynają powoli przechwytywać tą odpowiedzialność i one się już synchronizują w zależności. No różne są protokoły, najczęściej to jest kolejka po prostu. Spoko, dzięki. Tam z tyłu jeszcze, tak? O, to jest daleki rzut. Uwaga no na ja żenandol będę tylko. Kawałkami, może, dobra? Może proxy przez kogoś, ale nie uciekać. Do kogo? Chodzi mi ogólnie o cofanie na przykład danych, że na przykład jak masz, jak w bazie danych, nie, masz transakcje i no to... One są w pełni spiralne, znaczy dopóki transaction log nie zapisze tego, to się nie spropaguje na Dybizjum. Dlatego mamy też wysoką tolerancję na błędy. Okej, spoko. Tak jest. To ja mam jeszcze pytanie, czy jest jakiś mechanizm zabezpieczający właśnie zapętlanie się, że jedna usługa sczyta sobie ze streama z Kawki dane, do niej przyjdzie i zapis i odpowie, i żeby odpowie zapisem na jakąś informację w bazie danych do mastera tak jakby, i żeby Dybizjum znowu jej tego nie przesłało, żeby ona tego nie sczytała. Trochę się zgubiłem. Mógłbyś jeszcze jakby przefrazować trochę to pytanie? Jasne. Mamy przypadek, że usługa sczyta sobie jakieś dane, ale ona może je zmodyfikować. Z tej kolejki, tak? Tak. Okay. I ona może zmodyfikować i teraz ona wysyła tak jakby zapisy, dane do z bazy, z której je sczytała. I chodzi o przypadek, żeby teraz Dybizjum znowu nie przysłało jej, ej, mam zmianę z danych, zapisz mi to. No tylko, że wtedy powstaje takie kółko. No właśnie, pętla, tak? Tak, i właśnie chodzi o to, czy jest jakiś mechanizm zabezpieczający tą pętlę. Wiesz co, kurczę, nie kojarzę, w ogóle nie widzę jakby case'u takiego, nie? Bo czy tak naprawdę, kiedy my nie przetransformujemy te dane, to tak naprawdę nie mamy już do, jakby inny kontekst i tak naprawdę powinniśmy pakować te dane w ogóle w inną bazę danych wtedy, nie? Powiem szczerze, nie analizowałem takiego kontekstu, takiego loopa, ale rzeczywiście tak by to zadziałało. Gdybyśmy tak update'y robili cyklicznie, to by to cały czas wychwytywało zmianę. Aczkolwiek, no tak jak mówię, jeżeli chodzi o te niskopoziomowe rozwiązania, no to mamy tą
fajną, można powiedzieć, komfortową sytuację, że mamy bardzo wysoką tolerancję na błędy, ze względu na to, że to jak tutaj kolega wspomniał, jeżeli coś nie znajdzie się w tym binlogu, który jest bardzo już silnie, że tak powiem, kontrolowany przez mechanizmy bazy danych, to jakby ta zmiana się nie spropaguje dalej. Okej, dobra, dzięki. A jeszcze pytanie, bo wspomnieli, że tu można filtry robić. Tak. Czy mogę filtrować to aż do konkretnej tabeli, czy do jakichś tak, konkretnych rekordów, czy jak to tam bardziej? Zdecydowanie. Out of the box, ten JSON, który ja pokazałem, on po prostu robi wszystko. To znaczy cała tabela pod nazwą jakaś tam, wszystkie tabele z tej bazy danych zostaną zmapowane i stworzone topiki. Z kolei możesz to po prostu odfiltrować. Co więcej, możesz też wziąć i wyfiltrować kolumny, to znaczy nie wszystkie dane muszą zostać przesłane. W takiej domyślnym konfiguracji wszystkie dane są przesyłane. Tak? Dobra, dzięki. To przez teraz proxy się zmieniło. Hej. Cześć. Jeszcze takie pytanie, ponieważ mówiłeś, że struktura bazy danych automatycznie się propaguje. Myśmy taki mechanizm zrobili, tak. Dobra. I teraz tak, załóżmy, że ten monolit ciągle jest rozwijany nie wiem, wywalacie kolumnę, dokładacie kolumnę i wtedy ORM w mikroserwisie robi o. Pamiętaj, że to nie jest ORM, tylko ty dostajesz wiadomość. To jak ty na tą wiadomość zareagujesz, to jest tak naprawdę twoja decyzja, twoja odpowiedzialność, tak? Ty nie masz czegoś takiego, że mapujesz ten obiekt na entry, tylko to tak naprawdę mapowanie jest po twojej stronie, nie? Nie wiem, czy dobrze. Nie do końca zrozumiałem chyba. Chodzi mi o to, że wiesz, no okej, w monolicie deployujecie na poziomie bazy danych ta zmiana jest replikowana, natomiast mikroserwis, on to nie wie, on nadal ma swoją wersję metadanych na temat struktury bazy danych. Tak powiem, one są za każdym razem aktualizowane co zapytanie. No niekoniecznie. Nie, no, widzimy akurat. A nie, nie chodzi już po stronie PHP-owej aplikacji, która tam sobie działa, ma doktryna, eloquenta, cokolwiek. Żeby złapał twój kontekst, czyli mówimy o takiej sytuacji, w której monolitycznej aplikacji zmieniamy strukturę bazy danych, tak? I teraz ta zmiana nie jest propagowana po stronie usługi, tak? No, inaczej, usługa nie wie, że taka zmiana miała miejsce. No, tylko tak, że Divizium właśnie o tym taką informację dostarcza. Tak. I jak rozwiązaliście ten problem? Jeżeli chodzi o usuwanie, to szczerze powiedziawszy nie mamy takiej sytuacji. Inaczej, to co myśmy zrobili z tym autogeneracją, to jest nic innego jak konwencja nazewnictwa. I po prostu my na bazie konwencji nazewnictwa, którą mamy w oryginalnej strukturze, odtwarzamy niejako tą strukturę po stronie usługi. Ale to jest tylko, ja bym powiedział tak, to jest trochę Hebel Max, ale działa. Więc to, żeby nie było wątpliwości. No, chodzi mi o to, czy nie tworzy się taka silna zależność między monolitem a mikroserwisem. Że nadal, tak, kiedy ale tu miało to. Powiem tak, to nie jest nic złego, o ile jesteś tego świadomy i o ile robisz to po to, żeby na przykład zaoszczędzić ileś czasu w przyszłości. Mhm. To jest, wiesz, strategiczna decyzja, tak naprawdę, nie? Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. Dzięki wszystkim.